Witam serdecznie z tej strony, moi drodzy. Kolejny dzień, kolejne poszukiwania, kolejne nadzieje na skarby. I słuchajcie, wczoraj wieczorem siedziałem trochę nad mapami i podczas gdy siedziałem nad tymi mapami, przypomniała mi się jedna rozmowa z leśniczym tam w Wyrach. On mówił, że od rzeki Pszczynki, która płynie tam nieopodal tego lasku, cystersi zasilali swoje groble. To źródełko zasilało te groble i tam łowili ryby. I ja mam takie przeświadczenie, że jednak ludzie z zakonu, mnisi, no mieli trochę grosza, abstrahując od tego, czemu mieli trochę grosza, no zobaczmy, czy coś tam, kurde, koło tych grobli gdzieś tam zostawili, śladem cystersów w dzisiejszym odcinku. No to ja popilnuję, a ty jedź, no jak musisz. No i tak też zrobimy. Wszystko mam mokre po wczorajszych bagniskach w Konicpolu. Główka sztuka. Gumioki. Jedziemy. O, teraz zamknięte. I lecimy na Szczecin. Auto mam tam. Nie. Uj. Dobra. O, akurat. Pięknie. Pięknie, super, ciach i godzina przede mną, godzina 10 do jazdy i dziadek, ale kurde daje tam czadu, okej, jedziemy, jeszcze, o, szybciej o 9 minut, pewnie, że tak, kieruj się na zachód, godzina 1 jednak, nie godzina 10, super. Na miejsce, tak jak widzicie, trzeba się ubrać i tam są kaiste groble. No to idziemy sprawdzać, co nieznane, co niezbadane, co nieodkryte. A trak się rdzie ze mną. A, chciałem zamknąć, bym sobie zgniótł kamerę. Zaraz przy aucie tam w rogu miałem taki długi bardzo sygnał. Chciałem go nagrać, ale okazało się, że to był pręt. To mam pierwszy kolorek dzisiaj i czyżby... Co to mamy? Co to jest? Kurde, ciekawe. A, jakiś brązik. Brązik, kalcok zwykły. Naprawdę chciałbym natrafić dzisiaj na jakiś ślad cystersów. Nie, co to jest? Cholera. Znalazłem coś, czego nie umiem namierzyć. Jaka chabuwa. Aha, drucik, dobra. No na razie same badziewie, obrączka gołębia. 2015. No, piąty, szósty kolcok, także coś tu było strzelane mocno. Już więcej strzelali z tej strony, aniżeli wtedy, co tam byliśmy całymi odyńcami. I breneczka z dziurki. Na dzika. Uj, 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 uj. Tu macie taki rów. Ale to jest jakiś mariolacyjny, coś takiego. Ej, pierwsza większa rzecz. Ale jakieś te takie leciutkie, no maksa. Myślałem, że będzie jako bomba, trzeba będzie zgłaszać służbą. A tutaj taka nakrętka w środku, to jest pusta. Ale popruszony tu jest. Ale mocno spruszone igiełkami, tak jak widzicie. Fajny teren do ważenia. No i kurde, dzisiaj na razie mi nic nie wyszło, a już jestem z godzinę. Ale kurde, to jest to, że idziesz, to u mnie, jakby co. Idziesz i nigdy nie wiesz. Zawsze jest nadzieja, że za metr może się, wiecie, ładny kolor pojawić i bach, i jakieś coś zarąbistego. No jak na razie to tu sygnałów nie ma i mi się detektor strasznie rozjeżdża. Dlatego go dostroję. Ale no dobra, znajdę coś i się włączę.
bardzo duży sygnał. Kopiemy pierwszy dzisiaj duży sygnał. Jest to bardzo duży sygnał. O, już go tu czuję łopatą chyba. Nie, to jeszcze są korzenie. Full of treasure. Bakat, 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 bakat. No ale wyłaź z tym prętym. Nie ma. W końcu trafiłem coś charakterystycznego i no z 25 cm wylazło pod korzeniem takim na drodze. Tutaj jest dziura i to jest dość charakterystyczny przedmiot. Mi się to kojarzy z tą kulką taką z tych karabinów z Mosina albo z Mausera. Mauser chyba miał taką kuleczkę. Tylko że to ma tutaj kąt prosty, a to pamiętam, to było takie powyginane. Wy teraz widzicie, ale nie, bo to gwint tu jakiś ma. Cholera wie, co to jest tak naprawdę. Jakiś taki fragment. No bardzo mi przypomina, ale to jest chyba kąta prostego tam nie miał w tym Mauserze K98. Fest, ale to fest stary gwóździk. Obczajcie, on ma tu już ten rdzeń, jak oskubałem tą rdzę, to ten rdzeń już jest jak papier, a u góry się jeszcze taki monolicik zachował. Ciekawe, poszukam w tym miejscu dłużej. Kolcak. Idę wzdłuż tego wału teraz, czyli wału, wzdłuż tego rowu. Przez półtorej godziny nic mi nie wyszło. Półtorej godziny się spacerowałem z detektorem po lesie. Pustka niesamowita. Tam jest współczesna droga, na której się nie da szukać. Tu jest fragment drogi, która daje taką możliwość. I tu jest wał. Stare drzewa. I szukałem jakiegokolwiek sygnału. Raczej sygnałów jest pełno, ale czegoś, co jest starsze. I mam tu kulkę. Jako tako szrapneli tu nie ma, więc jest to kulka jakaś pistoletowa, więc jest to coś starszego. Pokręćmy się tu. Pół podkowy. Oddaliłem się tam trochę od tych wałów i teraz mam taki wielki pocisk kolcok. Leciał, leciał i nie doleciał. Droga. Tu jest ten taki gigantyczny nasyp. Jest rozspiżony przez tą drogę słupek. I tu zobaczcie na tej, na tym wale, takie charakterystyczne miejsce. Aż mam chęć wejść tam do góry i poszukać na tym. Ale jest tu sygnał przy tym dębie. Ale to nie będzie nic fajnego. Śrubka z nakrętką. No i jest coś starszego w końcu, kurde no. Tri-ring, mini-ball. A raz, dwa. Dwa pierścienie ma, przepraszam, nie ma trzech. Ui, ołowiks. Ładny sygnał. Obrączka od gołębia na bank. Ja, taka stara jeszcze do tego. To wszystko sprawdziłem. To jest kolejne takie przejście w nasypie. To jest kolejny taki charakterystyczny dąb. I tutaj pod tym mam. Ale już wiem do czego. To jest do przenoszenia tych, do wbijania chyba i przenoszenia. I tu jest jeszcze drugi, bo jest taki sam sygnał. No ale szybciej zabiło serce przez chwilę. Kółeczko i łańcuszek się zerwało. Kurka wodna. Coś zaczyna się dziać. Podkowa. Zaraz zobaczymy. Tylko niech ta rdza z tego zejdzie. No fajna. Coś się na tej drodze chyba działo. Może to jest jakieś fajne miejsce w końcu. No i kolejna. Może tędy ci cystersi mnisi z tymi kuniami tędy wozili drwo i to wszystko inne. O, oby. No i kaj to jest? Ale kulka. Muszkiecik ten, jakiś duży. W takim miejscu. Znowu na wale. Tu jest jeszcze jakiś wał. Tu jest taki wielki. Tamte podkowy wyłaziły. Kręcimy się dalej. Pepesza pod drzewem. Walili. Ciekawe, czy jeszcze zadzwoni. Oj, chyba już nie. Panie, zadzwonisz pan?
nie działa już. Te 3 razy sztuka ponoć szczęście dają, ta? No to powinien mieć 3 razy szczęście. Przez chwilę miałem takie... Myślałem, że jakąś buławę znalazłem. No to jest nakrętka. Chodź tu, łopato. To jest zwykła nakrętka brzydka. Chodź tutaj. Dobra, idę dalej, szukam dalej. Dalsza część lasu. I teraz taki przedmiot. Jest to jakaś śruba. Ale czemu tu jest takie ostre jak gwóźdź? Muszę to, wiecie, z tego jechać. Kołek, żeby z brzozy soki spuszczać. Zaraz zobaczymy. Nie mam bladego pojęcia, co to jest. Tu niby chyba ma jakiś gwint, ale tu jest strasznie ostre. Kurde, dajcie znać w komentarzach. Pointer mi się rozładował, a mam tutaj, no właśnie, tu gdzieś jest, wydaje mi się, że może być moneta. Czekajcie, no bez pointera to teraz, o dupa, nie, moneta łuska rozwalona. Pointer mi się już rozładował. Detektor mi się rozładował. I ostatni cel, jakim wskazał, to było 89 i 1. Aluminiowa patelka. Jeszcze się włączył, ale nie ma zbyt dużo baterii. I wpadła łuska, w końcu jakaś ładna. Kawał żelazka. Chyba to będzie kolejne wiadro. Nie chyba, ale na pewno. Nie chyba, tylko... Na pewno. Wracamy do busa. Wszystko rozładowane. No a to tamto. Nic nie znalazłem fajnego. Wszystko mi mówi: jedź stąd i nie wracaj tu. Jestem już przy busie. Wody potrzebuję. Jak nie wiem, 5 godzin bez wody. No i to chyba nie był dobry dzień. A może się skończy fajnie. I godzinka do domu. Przynajmniej odpalił od strzała. Śmiało, wjeżdżaj. Koło się komuś urwało. Co tu się jeszcze stało? Zawsze gratem. Dzień dobry. Witajcie. Jak było? Pokażę ci. Przyszedł czas na podsumowanie i ja nie mam co wam nawet pokazać. Słuchajcie, mam 4 podkowy. 2 całe, 2 połówki. Mam postrzelane te podkowy. Mam łuski jakieś, pierdoły i wciul śmiecia. Wciul śmiecia. I w dzisiejszym dniu po prostu eksplodowałem w lesie, jeżeli chodzi o spadające spodnie, spadającą torbę, no bo to ciężkie trochę. I przylazłem tutaj i patrzę na kuzyna i patrzę, że jest tam kamizelka, która jest już tutaj. Ja jutro się udaję na poszukiwania i już sobie tutaj wszystko przyodziałem. Pokażę wam, jak to wygląda. Wiem, że nie ma zbyt jasno tutaj i tak dalej, ale wstępnie. Pinpointer, robię coś, kończę używać, wkładam. Potrzebuję coś dokopać i nie chcę używać łopaty. Kończę. Już sprawdzałem, jak to będzie z łopatą na ramieniu i z detektorem tutaj. Mało tego, jest tu jeszcze taka funkcja, słuchajcie, czyli funkcja. Już to wypróbowałem i to naprawdę jest świetne. Uprząż na detektor. Tu się bierze sztyce dół, zwija się, to się podwiesza pod to, tylko karabinczyk potrzebuje i w
Wtedy jest detektor na tej, nie wiem jak to, na tej szelce, na tej gumie. I normalnie idzie łazić i w ogóle, wiecie, energii się w to nie wkłada, w sensie w przemiatanie. Zobaczymy jak to będzie się sprawowało. Na pewno się z wami podzielę. A jeżeli chodzi o ten pusty wypad, to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, to możecie zostawić pierdółki. No i co? Tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć!